se é uma questão masculina, um boxing de Benito, Lara Croft e Fiontinha Osirisa, edycja złota. Przepraszam tutaj ze światło, nie ma takiego świetnego, ale dzisiaj inaczej trochę nagrywam. Tak oto wygląda przód tego pudełka. Fajnie. Tutaj Lara Croft i jakby drużyna. Tak oto wygląda z boku. Z tyłu jest napisane, co jest zawartości. Mam edycję na PlayStation 4, ponieważ kosztowało tyle samo na komputer, czyli 35 euro. A na komputer mam gier od... strasznie mam bardzo dużo gier. I wolałam sobie tym razem kupić na PlayStation. Więc taką pierwszą rzeczą jest gra Lara Croft i Świątynia Ozyrysa. Tu jest jakieś potwory, te gry rzymskie, czy jakie to tam... faraoni i inni z tamtych czasów, nie pamiętam jak się nazywało. Odpakuję sobie. Tako wygląda tył, tako. W środku jest kod, którego wam nie podam. I jest takie coś z Season Passem, bo teraz Season Passu dostaję. Tu jest płytka z grą oczywiście. Tutaj te dwie rzeczy, czyli Season Pass i jeszcze tam takie, żeby się zalogować na ich stronie, na Square Enix. Tutaj takim czymś wypełnili w ogóle pudełko. Profesjonalnie widzę. A to co to? O kurde, jak fajnie wygląda. Jak to otworzyć? Okej. Ej no, jak to źle otwieram. O, otwiera się. Okej. Co to może być? O Jezu, jaki ten papier jest zryty. Aha, czyli tu jest mapa. Czy nie aż taka mapa, tylko... no mapa można powiedzieć. Pokazane gdzie co jest. Wszystko tak na takim papierze. No bo podobno kiedyś robili z robaków jedzenie. No to fajnie pokazali. Nie pokażę wam tego dokładnie, bo to strasznie się zwija szybko i ciężko to utrzymać, a inaczej to się można pewnie niechcący porwać. Tu mamy taką malutką figurkę Lary Croft. Fajna figurka taka. Ziomo! Bum, bum, bum! Fajna, tak oto tak wygląda. Przepraszam jeszcze raz za to światło. Jak Lara z dwoma pistoletami. I jeszcze tu mamy artbook. Bardzo ładnie przedstawiony z grubego, gruba okładka. I napis tutaj, oni tu fajnie, tu oni są ciemni, a oni, jest wszystko co na nich niby złote pokazane. Jezu, co oni wszystko takie te zrobili? Takie twarde, ciężko do żeby otworzyć. Pierwszy taki ten bohaterowie, czyli Lara, Carter, który będzie z rewolwerem i flarą, jak widać. Horus. Kto jeszcze? Isis. Isis, tak, dobrze. Wrogowie, czyli Set i Amit. Kto jeszcze? Apep. Kepri. Sobek. Sobek. Mumie. Miejsca, czyli tu różne takie, wiecie, jak to jest w artbookach. Czyli tutaj tak oto ładnie postawię sobie. Figureczka Lary Croft. I gierka z Season Passem. Fajna bardzo zawartość była tego, za jedyne 35 euro to się opłacało. Tutaj już są na tle choinki. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że wam film się spodobał. Zapraszam was do innych serii. Mówił dla was Max i cześć!